Państwu. Witam bardzo serdecznie na kolejnym seminarium w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Dzisiejszym prelegentem będzie pan profesor Julian Krzyżanowski, pracownik naszego Instytutu, a zaprezentuję referat pod tytułem Rolnictwo jako zwornik celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Prosimy bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo. To co, włączamy mikrofon. Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa i widzieć, i zakładam, że słyszeć. I zaszczyt to dla mnie. Od razu chciałem powiedzieć i wytłumaczyć ten tytuł. Bo może to jest takie rolnictwo jako zwornik celów zrównoważonego rozwoju. Zwornik to może jest takie nietypowe słowo czy wyrażenie używane w architekturze, ale generalnie to oznacza spoiwo, czy jakieś, według słownika języka polskiego, czy coś, co spaja różne elementy i po prostu no, uważałem, że może słowo jest oryginalne, nazwijmy to, no, ale uważałem, że tutaj jest adekwatne do tego, o czym będę chciał mówić. Przeskakuję? Nie przeskakuję. Zaraz zobaczymy. Dobra, to myślę. Nie, bo mi się tu zacina na tym. Już. O. Aha, na tym, dobra. Dobra. Szanowni Państwo, od razu przepraszam za taką jakość slajdów, jaka jest, ale razem miałem jakieś kłopoty techniczne, dwa, że dawno ich nie robiłem, żeby się poprawi. Skąd zainteresowanie tematem? Otóż w instytucie od wielu lat analizowano dokumenty FAO, a FAO jest, jak wiadomo, agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych, więc i FAO właśnie też, o czym też będę mówił, jest głównym, można powiedzieć, koordynatorem od tych spraw związanych z tymi celami zrównoważonego rozwoju. I w gruncie rzeczy też, o czym za chwilę, przedstawiciele Instytutu uczestniczą w sesjach i konferencjach FAO od wielu, wielu lat. I druga sprawa, że w gruncie rzeczy już od co najmniej 10 lat, jeśli nie więcej, we wszystkich strategicznych dokumentach Unii Europejskiej wymienia się właściwie zaraz na początku ogólne i szczegółowe cele zrównoważonego rozwoju. W niektórych strategiach czy komunikatach jest wprost odwołanie do tych celów zrównoważonego rozwoju. Przepraszam, nie w tą stronę, już zaraz się w tym wprawi. I szanowni Państwo, też cóż, ponieważ też uważam, że te nasze spotkania też powinny o różnych rzeczach przypominać, że w Instytucie już w latach i 60. i 70. sporo się działo, jeśli chodzi o współpracę z ONZ-em, a w szczególności z FAO, czyli z tą organizacją Fiat Panis, czyli z tą organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. I chciałbym tu przypomnieć jedną postać, z którą miałem zaszczyt zetknąć się w latach 70. To był profesor Zdzisław Grochowski. Tutaj mają Państwo o nim taką, którą wyciągnąłem, krótką informację. Był profesorem w naszym instytucie, był członkiem Polskiej Akademii Nauk, ale co ważniejsze, jeśli chodzi o ten temat, było kiedyś coś takiego, to się nazywało Polski Komitet FAO. I profesor Grochowski, tak jak pamiętam, w latach 70. był przewodniczącym tego komitetu i też brał udział bezpośrednio w pracach FAO. Zresztą tu mamy bardzo ładną historię, to już tylko dwa słowa, to może bardziej związaną już z SGGW, bo profesor, rektor świętej pamięci, profesor Jasiorowski, profesor Berger, u nas profesor Tomczak, profesor Hunek z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. No w latach 70., mimo że teraz niejednokrotnie jakoś gorzej się te lata może
przez niektórych są wspominane, ale naprawdę sporo się działo, jeśli chodzi o współpracę z agendami ONZ-u, w tym szczególnie jeśli chodzi o FAO. Były różne projekty, były różne... Powiem szczerze, że więcej się działo niż obecnie. No obecnie mamy Unię Europejską, mamy inne możliwości, ale tak to wtedy bywało. I tutaj po prostu pozwoliłem sobie wyciągnąć, żeby przypomnieć, ponieważ nie był on dyrektorem, tylko był wicedyrektorem Instytutu, to nie ma go w tej naszej sławnej galerii na drugim piętrze, ale po prostu no, przypomnieć, jak pan profesor wyglądał. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o cel naszego dzisiejszego spotkania. Chciałem zaprezentować cele zrównoważonego rozwoju i ich urzeczywistnianie poprzez działania w sferze rolnictwa i obszarów wiejskich. I problemem badawczym, no bo coś takiego powinno zapewne być, jest ustalenie, które z celów mogą być realizowane przez rolnictwo i działania na obszarach wiejskich. To, o czym Państwu będę, czy postaram się mówić, to jest rodzaj wprowadzenia. Z tego wprowadzenia zapewne mogą wynikać, ponieważ no, jesteśmy w Instytucie Nauk Ekonomicznych czy Ekonomiki Rolnictwa, mogą wynikać różne sprawy, czy zagadnienia, czy problemy, które potem można badać. Na ile, prawda, od strony kosztów, od strony efektywności, na ile te cele są realizowane, ale o tym dzisiaj nie będę mówił. To jest taka sprawa na przyszłość. Szanowni Państwo, trochę teorii zrównoważonego rozwoju. Otóż pierwszy raz pojęcie zrównoważenia zostało, tak jak znalazłem to w jakichś źródłach, w takim opracowaniu niemieckim, zalesianie i gospodarka. To było coś takiego, XVIII wiek, że zajmowano się, czy ten uczony, pan Karlowicz, zajmował się sprawami zalesiania i zwracał uwagę, jak to oddziałowuje na środowisko. W różnych opracowaniach też oczywiście znajduje się dalsze czy wcześniejsze odwołania, nawet do starożytności, gdzie zdawano sobie sprawę, że jest natura, że natura ulega przez człowieka niszczeniu i że trzeba tą naturę próbować odbudowywać, próbować tak działać, żeby można było na tej naszej ziemi żyć. Tutaj może dwa słowa na temat terminu zrównoważenie, bo wydaje mi się, że to po polsku jakoś zostało dobrze sformułowane, bo może nawet lepiej odpowiada to temu sustainable po angielsku, bo w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby właśnie poprzez odpowiednią, tak w moim odczuciu przynajmniej i moim rozumieniu, że poprzez działalność pozytywną człowieka próbuje się zrównoważyć, czyli wyrównać to, cośmy zniszczyli, czy poprzez naszą działalność. Parę słów o tym, jak tu się rozwijała ta teoria zrównoważonego rozwoju, czy co się w tym zakresie działo. W 1972 roku to głównie Organizacja Narodów Zjednoczonych była tym zainteresowana, czyli centrala. W 1972 roku pierwszy raz pojęcie zrównoważenie. W 1987 roku wypracowano definicję zrównoważonego rozwoju, o czym też za chwilę. W 1992 roku była słynna konferencja ONZ w Rio, tak zwany szczyt ziemi, gdzie wskazano po raz pierwszy na to, o czym się teraz od wielu opracowaniach mówi, dyskutuje, analizuje, że w gruncie rzeczy są trzy filary zrównoważonego rozwoju. Ten ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. I że te trzy filary powinny ze sobą współgrać. Od jakiegoś czasu dodaje się czwarty filar, o którym ja tu nie wspominałem,
tak zwany po angielsku to się ładnie nazywa governance, czyli powiedzmy odpowiednie zarządzanie. Tu chodzi zapewne o to, żeby to zarządzanie tymi różnymi czynnikami było jak najbardziej uspołecznione, żeby było właściwe. Też czasem się używa terminu w różnych opracowaniach good governance, że dobre zarządzanie. Wreszcie tutaj szczyt milenijny ONZ-u w 2000 roku, więc na przełomie stulecia i tysiąclecia, że ustalono tak zwane 8 celów milenijnych, i które próbowano realizować. I już, przepraszam. Następna rzecz to w 2001 roku to jest taki amerykański raport, nasza wspólna podróż w takim bardziej dowolnym tłumaczeniu, przejście do zrównoważenia, że stwierdzono, że zrównoważony rozwój to jest pewną doktryną w naukach ekonomicznych i że można to podciągnąć pod problemy naukowe. Wreszcie rok 2015 to jest szczyt Narodów Zjednoczonych, kiedy przyjęto tak zwaną agendę 2030, a więc co się ma dziać do roku 2030, i tam zaprezentowano te 17 celów zrównoważonego rozwoju, o których będzie mowa dalej. I w gruncie rzeczy w tym dokumencie Agenda 2030 przedstawiono, można powiedzieć, całkowitą odmienną od poprzedniej koncepcję rozwoju, że nie tylko rozwój po to, żeby się rozwijać, ale ma on być właśnie realizowany poprzez te trzy filary, czyli nie tylko ekonomia, ale także sprawy społeczne i w gruncie rzeczy przede wszystkim sprawy środowiskowe. Więc tu pozwoliłem sobie wstawić definicję, powołując się na opracowania świętej pamięci profesora Wilkina, który tym się zajmował w swoim czasie, że no tak jak ja w gruncie rzeczy, ale jakoś to muszę powiedzieć, jak rozumiem ten zrównoważony rozwój, chodzi tu o to, żeby no nasze dzieci i wnuki mogły normalnie żyć i funkcjonować w środowisku, które nadaje się do życia. Tak upraszczając tą definicję. W różnych opracowaniach mają Państwo tę definicję bardziej naukową, tak jak tutaj jest powiedziane. Czyli chodzi tu o to, żeby no realizować różne cele i produkcyjne, i ekologiczne, i zapewniać żywotność ekonomiczną i społeczną, i żeby to szło ku lepszemu. I jeszcze już kończę z teorią, że zasadniczym problemem teoretycznym, który był w różnych opracowaniach poruszany, między innymi taki Anglik Turner jest, który o tym sporo pisał, i to można powiedzieć, że to jest to problem ekonomiczny. Na ile można zastąpić niszczony kapitał natury, czyli ziemię i to, co jest na ziemi i pod ziemią, przez kapitał stworzony przez ludzką ingerencję. W praktyce jednak ta substytucja jest i trudna, i ograniczona. I też różni teoretycy tu tam analizując tę substytucję, no, wyróżnili tak zwane słabe zrównoważenie, że kapitał naturalny może być zastąpiony przez ten kapitał, właśnie ten mądre słowo też antropogeniczny, czyli powstający dzięki działaniu ludzi. Chyba tak to można przetłumaczyć, że mocne zrównoważenie, kiedy kapitał naturalny jest jednak niezastąpiony i nie można go nieograniczenie eksploatować. I wreszcie w teorii stwierdzono coś takiego, że może być bardzo mocne zrównoważenie, że nie można zmienić istniejącego stanu natury i że w gruncie rzeczy ten
ludzie niewiele mogą, jeżeli coś niszczą, to niewiele tutaj mogą poprawić. Lista celów. Ja oczywiście, szanownych Państwa, nie będę męczył 17 celami. Wiemy, że są te cele podstawowe, jak ubóstwo, jak głód, jak zdrowie. I w gruncie rzeczy wydaje się, że te cele obejmują całokształt tego, co jest ważne dla wszystkich ludzi, bo i prawda, i sprawy żywności, i sprawy pracy, i sprawy środowiska, i to, żeby ludzi nie wykluczać, żeby właściwie wszyscy czuli się, czuli się potrzebni, żeby te sprawy w gruncie rzeczy społeczne. I także celów tych jest w sumie, tu jest też jeden cel związany z tym, co się dzieje w oceanach, w morzach. Tutaj w gruncie rzeczy rolnictwo ma ograniczoną rolę. W gruncie rzeczy lepiej wykorzystywać ekosystemy lądowe i w gruncie rzeczy działać po partnersku. I cóż, na 17 celów propagowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych według Komisji Europejskiej, ja za chwileczkę Państwu ten wykres pokażę, 13 jest bezpośrednio lub pośrednio realizowanych przez działania wspólnej polityki rolnej. To zresztą jest bardzo, uważam, ważny i interesujący dokument, chociaż już parę lat minęło, bo to jest rok 2017, to jest ten, różnie się go tłumaczy, to jest ten Future of Food and Farming, czyli przyszłość rolnictwa i wyżywienia. On po polsku ma parę tytułów, w każdym razie to w 2017 Komisja Europejska pokazała, jak ma zdaniem Komisji wyglądać przyszłość rolnictwa, przyszłość wspólnej polityki rolnej na najbliższe lata. I to jest ten powiedzmy w różnych miejscach eksponowany obrazek, czyli tych 17 celów zrównoważonego rozwoju, gdzie w gruncie rzeczy tutaj, jak Państwo widzą, lepiej lub gorzej, wiele z nich jest realizowanych przez działania wspólnej polityki rolnej. Tutaj jak zwykle jest wiele wątków, bo z jednej strony można powiedzieć, że te cele zrównoważonego rozwoju są skierowane, mówiąc szumnie i ogólnie, do całego świata, a więc zarówno do krajów rozwijających się, jak i dla oczywiście krajów rozwiniętych. I Unia Europejska, w tym Komisja Europejska, stara się na swoim podwórku cele te realizować. Już sekundę, jadę dalej. Już. Więc w gruncie rzeczy, nie negując, bo można by, prawda, długo Państwa tutaj zatrzymywać i się zastanawiać, czy słusznie w komunikacie zostało powiedziane, że wspólna polityka rolna akurat realizuje, czy pomaga realizować te, a nie inne cele, ale ja chciałbym to zostawić i w gruncie rzeczy zastanowić się jeszcze nad kilkoma innymi celami, które nie zostały na tym wykresie ujęte. Cel 10 to jest tak zwane zmniejszenie nierówności ekonomicznych i społecznych. W gruncie rzeczy też wiemy, że inna jest sytuacja oczywiście w krajach rozwiniętych, inna jest sytuacja w krajach rozwijających się, ale generalnie można powiedzieć, że poprzez rozwój rolnictwa, poprzez tego, jeżeli rzeczywiście tam ta produkcja rośnie i ludzie, rolnicy mają jakieś dochody z tego, co wytwarzają, to jest to czynnik zmniejszający nierówności i ekonomiczne, i,
i społeczne, więc można powiedzieć, że rolnictwo też się do tego przyczynia. Życie pod wodą, no tutaj to w gruncie rzeczy można powiedzieć, że to jest, jeśli chodzi o Unię Europejską, to jak wiemy, jest polityka, wspólna polityka rybołówstwa, więc to jest trochę inaczej, ale też niektórzy naukowcy też uważają, że tutaj też rolnictwo może tutaj coś działać. Cóż, ten cel 16, pokój, sprawiedliwość, silne instytucje. No w gruncie rzeczy, szukając, gdzie tu można, prawda, próbować umiejscowić rolnictwo, no to jeżeli rzeczywiście są jakieś silne instytucje, które odpowiednio szkolą rolników, które tworzą jakieś partnerstwa, tak jak to jest w Unii Europejskiej, próbują tych rolników organizować, no to na pewno to wspomaga ogólnym celom tym właśnie i nawet tego, żeby między, powiedzmy, stosunki międzyludzkie były lepsze niż poprzednio. I tak samo ten punkt 17, czy cel 17, partnerstwo na rzecz celów, że w gruncie rzeczy no, należy współpracować i to się odbywa na różnych forach i że poprzez współpracę, a nie poprzez jakieś inne działania można osiągnąć realizację poszczególnych celów. I teraz dwa słowa, to o czym powiedziałem, czy wspomniałem na początku, że w gruncie rzeczy w wielu ważnych dokumentach Unii Europejskiej jest odwołanie, można powiedzieć, że trudno, żeby było inaczej, no ale tak jest, jest odwołanie do tych celów zrównoważonego rozwoju. I to zarówno w tym planie już bardzo, bardzo dawno, 2017, można powiedzieć, że dawno, że niedawno, że były takie sformułowane priorytety komisarza Junckera dotyczące przyszłości wspólnej polityki rolnej. Tam też jest o tych celach. Jak była w swoim czasie prezydencja maltańska, to samo. Wspomniany wcześniej komunikat komisji przyszłość żywności i rolnictwa. Tam też właśnie powiedziano wyraźnie, że dzięki wspólnej polityce rolnej realizuje się wiele z tych celów zaproponowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. 2019, słynny skądinąd Europejski Zielony Ład. Tam jest wprost we wstępie powiedziane, że będzie się poprzez, że Komisja Europejska będzie realizować cele wymienione przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Też na chwilę może to pokażę, chociaż też nie chcę się na tym Państwu sekundę zatrzymywać, ale spróbuję. Zaraz, już. Dobra, już. Nie, coś mi się tutaj zatrzymało, ale zaraz zobaczymy. Dobra. Coś nacisnąłem nie tak. W każdym razie to za chwilę pokażę. Dziękuję bardzo. Właśnie, że częścią Europejskiego Zielonego Ładu, co chciałem Państwu pokazać na wykresie, może za chwilę mi się to uda, jest tak zwana strategia od pola do stołu 2020, gdzie też mówi się o tych celach. Ważna strategia bioróżnorodności, to samo. Plany strategiczne, czyli to, co w tej chwili ministerstwa rolnictwa we wszystkich krajach robią, bo to jest podstawą do wypłaty środków z Unii Europejskiej. Plany strategiczne, one też w swoich założeniach opierają się na realizacji celów ONZ-owskich. I wreszcie 2021 to jest ten sprawy ochrony środowiska, to zmniejszanie emisji, to w tym komunikacie też jest odwołanie. Priorytety legislacyjne komisji to samo. Sekundę. O, na sekundę, jeżeli coś tu widać, chociaż raczej to jest, wiem, że z pewnej odległości tego nie widać, ponieważ to
odnalazł mi się dosyć ładny wykres, to na sekundę go chciałem pokazać. To jest ten Europejski Zielony Ład, prawda, gdzie też należy pamiętać, że tu są sprawy rolne, ale nie tylko, że sprawy rolne zajmują pewną, to jest ta prawa strona wykresu, prawda, tam jest ta transformacja rolnictwa obszarów wiejskich, ta strategia od pola do stołu, ale generalnie Europejski Zielony Ład dotyczy całej gospodarki, ale to tak na marginesie. Podsumowanie, no cóż, w gruncie rzeczy można się z tym zgadzać, można się z tym nie zgadzać, ale że prawie wszystkie cele zrównoważonego rozwoju mogą być realizowane, jeśli chodzi o naszą tutaj część, o naszą Europę, Unię Europejską, poprzez działania w ramach wspólnej polityki rolnej. I że właśnie te cele są swoistym punktem wyjścia do tworzenia wielu ważnych dokumentów kształtujących m.in. przyszłość WPR-u. I jak wiadomo, jest ta wspólna polityka rolna. Ona przez część ekonomistów i organizacji, może i nawet społeczeństwa, jest krytykowana, prawda, że to jest nadmierne wydawanie środków. No, no też nie chcę tego tematu rozwijać. Ale właśnie może to, że poprzez działania wspólnej polityki rolnej można realizować tyle celów nie bezpośrednio związanych z uprawą rolni, może stanowić pewne uzasadnienie dla kontynuacji wspólnej polityki rolnej. Jak Państwo dobrze pamiętają z historii, było to hasło, że rolnicy żywią i bronią. A w gruncie rzeczy już od wielu lat okazuje się, że zadania, to może pierwsi Anglicy jakoś stwierdzili, zajmując się tymi sprawami ochrony środowiska, że przed rolnikami i przed mieszkańcami wsi jest dużo więcej zadań niż tylko uprawa roli. To w skrócie tyle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Czyli proszę państwa, teraz otwieramy dyskusję. Bardzo proszę o komentarze, zadawanie pytań. Pomimo lata mamy online ponad 60 osób na naszym seminarium. Na sali też jest kilka osób. Także zachęcam Państwa i proszę zwrócić uwagę, że nasz Instytut jak ważną rolę odegrał w tematyce, którą zaprezentował Pan Profesor. Właściwie od lat 70. wspomagamy FAO. Także jesteśmy i na tym polu obecni. Proszę bardzo, czy ktoś by chciał coś dodać, uzupełnić, zapytać pana profesora? Proszę bardzo, pan profesor Sławomir Juszczyk. Dziękuję. No ktoś musi zacząć, więc może zacznę. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę bardzo ciekawą prezentację i jestem trochę wzruszony tym, że pan wspomniał o panu profesorze Zdzisławie Drochowskim, którego na początku lat 80. miałem okazję poznać, kiedy tutaj pracował w tym instytucie. To wyjątkowo piękna postać i dziękuję, że pan o tym wspomniał, o tej osobie. Wracając do istoty pana wystąpienia, pan podkreślał właśnie tę istotną rolę wspólnej polityki rolnej w kontekście łączenia celów. Dzisiaj się dość dużo mówi o odnawialnych źródłach energii. Dużo się mówi o deficycie wody, zwłaszcza z wódki. I nie tak dawno w ministerstwie też podkreślałem to, że chyba rozwój, mądrość, przewidywalność wymaga podejmowania działań łączących.
I często jest tak rzeczywiście, że ta wspólna polityka rolna jest tym elementem, który może łączyć i wykorzystywanie właśnie tego pojęcia zwolnień, tego pojęcia łączenie może mieć wyjątkową przyszłość, ważną przyszłość. I tutaj podzielę się właśnie taką refleksją. Otóż wydaje mi się, że wspólna polityka rolna w dalszym ciągu będzie dużo kosztować podatników. Podatników, którzy są przede wszystkim w mieście. I warto chyba eksponować właśnie to, o czym pan Błaskaw wspomniał, właśnie o tym, że ta wspólna polityka rolna łączy nie tylko interesy rolnicze w aspekcie produkcji rolnej, w aspekcie przetwórstwa żywności, ale też jest ważna dla mieszkańców miast, w kontekście dbania o przyrodę, w kontekście dbania o słodką wodę, o dostępność tej słodkiej wody, a przyroda będzie magazynowana, retencjonowana na obszarach wiejskich. To się też wiąże z rozbudową, że tak powiem, całej sieci infrastruktury w tym względzie. Mam na myśli przede wszystkim wielką retencję, do której trzeba wrócić. A zwłaszcza Polska musi wrócić, bo Polska jest szczególnie narażona na deficyt wody słodkiej. Ta wielka retencja jest, że tak powiem, w planie i powinna być w planie naszego kraju, ale też i mam nadzieję, że wspólnej polityki rolnej. Średnia retencja, mała retencja to są sprawy, które będą oddziaływać nie tylko na mieszkańców wsi, na rolników, ale również będą ważne dla mieszkańców wielkich miast. I to niezwykle może być przydatne w kontekście utrzymywania wspólnej polityki rolnej, jej wzmacniania, ale też w tym aspekcie, żeby inni, którzy nie są bezpośrednio związani ze wspólną polityką rolną, wiedzieli, że ta wspólna polityka rolna jest bardzo korzystna również dla mieszkańców miast, również dla mieszkańców wielkich miast. I drugi taki obszar, który będzie dotykać całego społeczeństwa Unii Europejskiej, to jest gospodarka energetyczna i bioenergia. Nie będzie, jak sądzę, kluczowym, ale jednak ważnym elementem gospodarki energetycznej całej Unii Europejskiej. I rolnictwo w tym może mieć wielki wkład. I w związku z tym uzasadnia to, że ta wspólna polityka rolna powinna być wielowarstwowa, wielokierunkowa i odnosić się nie tylko do rolnictwa, ale do całego społeczeństwa Unii Europejskiej. Czy pan podziela ten pogląd? Dziękuję bardzo za tę wypowiedź. Tak. Panie profesorze, czy od razu pan odpowie ustosunkowo? Nie, no bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za te trafne uwagi. I no, rzeczywiście, no tak to jest, że jest wiele tych celów i wiele zadań i to wszystko kosztuje. Zresztą inny problem jest, bo prawda, łatwo jest może rzucać hasła, ale trudniej jest znaleźć środki na ich realizację. Bo zapewne w Unii Europejskiej, mimo że podatnicy narzekają, to zapewne środki się znajdą i wspólna polityka rolna będzie kontynuowana. Natomiast no, pytanie pozostaje, jak realizować te cele wskazane przez Organizację Narodów Zjednoczonych w krajach rozwijających się. Bo prawda, no można rzucać hasła, a trudniej jest ze znalezieniem finansowania. I tu są różne pomysły, oczywiście, które mogą trafiać na opór. Jak wszędzie, jeżeli jest mowa o pieniądzach, czy o dużych pieniądzach. Jednym z pomysłów, może nie takim nowym, jest, żeby próbować opodatkować te kraje, które nadmiernie emitują gazy cieplarniane i środki z tego uzyskane no, przeznaczyć na wspieranie działań w krajach rozwijających się, bo na pewno tam tych środków potrzeba. Ale bardzo, bardzo dziękuję panu profesorowi za mądrą i interesującą wypowiedź.
Zgłosi się teraz pan doktor Konrad Brandecki. Proszę bardzo, panie doktorze. Dzień dobry. Mam nadzieję, że jestem słyszalny i widzialny. No to dobrze. Chciałem podziękować za to seminarium, za tę prezentację, ze względu na to, że ona tak bardzo syntetycznie i dobrze została przedstawiona. Natomiast chciałbym podkreślić jedną rzecz, którą pan profesor powiedział w podsumowaniu. My skupiamy się zazwyczaj na Europejskim Zielonym Ładzie od strony rolnictwa, no bo to jest nam najbliższe. Ale warto pamiętać o tym, że Europejski Zielony Ład to jest strategia ogólnogospodarcza, strategia nakierowana na innowacyjność i to przede wszystkim w innych sektorach. Z punktu widzenia całej Unii Europejskiej rolnictwo jest tak jakby tylko jednym z tych elementów, które są w tej strategii, jednym z ważnych elementów, ale niekoniecznie najważniejszych, bo jednak Europejski Zielony Ład jest głównie nakierowany na energetykę, na przemysł, a powiedzmy rolnictwo jest traktowane mniej więcej tak jak transport gdzieś tam w tej całej układance. Także warto o tym pamiętać, co nie znaczy oczywiście, że w sektorze rolnictwa te zmiany, które wynikają z tej strategii, nie są skomplikowane i że właśnie nie tak jakby nie wymagają od nas wielu przemyśleń i działań. Także chciałem tylko to podkreślić i podziękować za wystąpienie. Dziękujemy bardzo, panie doktorze. Zgłasza się jeszcze z sali pan doktor Robert Mroczek. Także proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Mam dwa takie krótkie pytania o tych celach, które pan profesor mówił w 17. Czy one są w jakiś sposób na bieżąco monitorowane, oceniane, bo wiadomo, realizacja przez różne kraje czy ugrupowania, Azja czy Unia Europejska, czy Afryka Północna, Południowa, może być różne podejście i różna ich realizacja. I drugie takie, czy pan profesor zgodziłby się z takim stwierdzeniem, na pierwszy rzut oka mówi się wydaje, że czy więcej tych celów było wspólnie realizowane, to można przypuszczać, że efekt synergii i wspólna realizacja byłaby większa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie profesorze, czy teraz pan odpowie? Dobrze. Już. Aha, dobra, przepraszam, tu. Bardzo dziękuję panu doktorowi Brandeckiemu za to, co powiedział, bo ja powiem szczerze, że ja się zastanawiałem, czy i bardzo dobrze, że pan to powiedział, bo właśnie, że są sprawy ogólnogospodarcze i są sprawy rolnictwa. Niewątpliwie rolnictwo coraz bardziej wchodzi w sprawy ogólnogospodarcze, ale właśnie w Zielonym Ładzie to tak jest, że rolnictwo stanowi tylko część. Ja dlatego szczerze mówiąc zastanawiałem się, czy ten wykres pokazywać, bo z jednej strony jest tak, jak pan doktor powiedział, że właśnie rolnictwo stanowi tylko część, ale zastanawiałem się, czy to z kolei nie stanowi zaprzeczenia tej tezy, że rolnictwo powinno właściwie zajmować się sprawami nie tylko rolniczymi. Nie, ale bardzo dziękuję, że pan był łaskaw właśnie też to powiedzieć o tym, że Zielony Ład to nie tylko rolnictwo, tak jak to się swoje różnym grupom no wydawało. I drugie, jeśli chodzi o pytanie pana doktora, czy wypowiedź pana doktora Mroczka. Cóż, i Unia, i Komisja Europejska co roku robi taką ocenę, coroczne są raporty z realizacji tych celów zrównoważonego rozwoju, ale także robi to ONZ i ostatnio, bo wiadomo, że Komisja to jest Europa, natomiast jeśli chodzi o cały świat, to ostatni raport, który jest osiągalny oczywiście w internecie, to jest lipiec 2024. I tam, co ciekawe, jest też analiza wykonania czy prób realizacji tych celów zrównoważonego rozwoju przez poszczególne kraje. I powiem, że Polska jest na 8. miejscu, więc to nie jest tak źle.
Pierwsze parę miejsc zajmują kraje skandynawskie, tam Finlandia, Szwecja, ale Polska jest ósma. Także wydaje się, że jeśli chodzi o te cele środowiskowe czy społeczne, no można, to wydaje się, że no nie jest tak źle, mówiąc w skrócie. Natomiast nie bardzo zrozumiałem, co pan doktor miał na myśli w tym drugim pytaniu. Jasne, że tu działa efekt synergii, że to, no powiedzmy, to zawsze jest, i tym tłumaczymy chyba też sukcesy działań unijnych, że to tam też niewątpliwie występuje ten efekt wspólnego działania, które przynosi, jak wiemy, większe korzyści, niż gdyby były to, mówiąc najprościej, działania pojedynczych państw. Także na pewno, i stąd jest zapewne ten 17 cel ONZ-owski mówiący o tym wspólnym działaniu, że no, mości panowie, jak razem działamy, to są większe efekty, niż gdyby każdy kraj działał oddzielnie. I to szczególnie jest ważne chyba w sprawach ochrony środowiska, ale nie tylko. To samo można powiedzieć o nauce, no są sprawy, no nie wiem, nauka są sprawy społeczne, o nauce, o szkoleniu studentów. No wiemy, że im więcej jest tych powiązań międzynarodowych, to zapewne to jest korzystne. Dziękuję. Mamy teraz pytanie na czacie od pana Marka Dyngusa, które brzmi, właściwie mamy nawet dwa pytania. Pierwsze z nich, panie profesorze. Rosną wymagania dla unijnego rolnika i rolnictwa, głównie w kontekście celów środowiskowych, a jednocześnie spada budżet na wspólną politykę rolną. Ponadto pod znakiem zapytania pozycja konkurencyjna krajowych i unijnych produktów rolno-spożywczych, między innymi w kontekście przyszłej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej oraz umów handlowych, takich jak Mercosur. Wobec tego, czy obecny model europejskiego i polskiego rolnictwa jest do uratowania, również w kontekście realizowanych tych właśnie celów ONZ? I drugie pytanie, pozwolę sobie też odczytać. Jakie skutki według pana profesora dla naszego rynku rolnego i rolnictwa miałoby pełne otwarcie granic na produkty ukraińskie? Także to są pytania z czatu i jeszcze czeka pan doktor Prandecki. Przepraszam, nie pan doktor Prandecki, pan doktor Soliwoda. To czy panie profesorze, czy teraz pan odpowie, czy... No dobrze, mogę jeszcze, bo niewątpliwie to jest cała gama tych, to co... Pan był łaskaw poruszyć dotyczące... No, może posłuchajmy jeszcze doktora Soliwody na chwilę. Prosimy bardzo, panie doktorze. Dobrze. Dzień dobry państwu, szanowny panie profesorze, szanowna pani profesor. Mam nadzieję, że jestem widoczny, tak, i słyszany, tak, przez państwa. Tak, panie doktorze, widzimy pana i słyszymy. Chciałbym poruszyć dwa problemy i też bardzo dziękuję za bardzo interesującą prezentację, właśnie w których ujęto rolnictwo w takim ujęciu globalnym, co się rzadko zdarza w naszym instytucie, bo z reguły są to prezentacje dotyczące płaszczyzny mikroekonomicznej. SDG dotyczy realizacji celów na poziomie krajowym, a jak właśnie z operacjonalizacją? Tutaj chciałbym dodać, że koncerny spożywcze, firmy spożywcze mają obowiązek, szczególnie te, które są notowane na giełdach, mają obowiązek już przyjęcia regulacji ESG, czyli Environmental and Social Corporate Governance, tak, nadzorowania, czyli raportowania wyników w zakresie środowiskowym, no, korporacyjnym, społecznym, jak pan profesor odnosi się też do takich operacjonalizacji tych celów właśnie w sektorze rolnym, tak, wiadomo, że mamy tutaj odpowiednie regulacje, rozporządzenia, które dotyczą wspólnej polityki rolnej, tak. Jak pan profesor się właśnie też odnosi do operacjonalizacji tego SDG na poziomie właśnie mikro, tak. A drugie pytanie dotyczy metakategorii
z nauk społecznych, nie tylko z nauk społecznych, z nauk inżynieryjno-technicznych, mianowicie resilience, tak? To jest słowo, kategoria, która no, w nauce zdobywa dosyć dużą popularność. Świadczy o tym chociażby duża liczba publikacji, prac naukowych. No, wzięła się z nauk społecznych, z psychologii, z badań amerykańskich nad rodzinami mającymi problemy w latach 90. Natomiast pytanie już konkretnie, tak? Pytanie, gdzie moja uwaga konkretnie dotyczy, czy kategorie rezyliencji, czyli odporności, w zasadzie, czyli takiej kategorii obejmującej trzy zdolności, zdolności do odbudowy, zdolności do adaptacji, zdolności do transformacji, czy można byłoby tutaj też inkorporować, włączyć do jako pewną też narzędzie zwiększające realizację tych celów SDG. Bo na przykład znalazłem publikację FAO, która dotyczy właśnie też rezyliencji i też problemów dotyczących rolnictwa i wsi, szczególnie też w krajach rozwijających się. Bardzo dziękuję za interesującą jeszcze raz prezentację. Dziękuję. Dziękujemy za wypowiedź. Panie profesorze, prosimy o... Dobra, spróbuję już. Więc może, można, tak? Spróbuję może od końca. Jeśli chodzi o to... Ja powiem, że ja nie lubię tego słowa rezyliencja, bo chyba po polsku można po prostu powiedzieć oporność, też we słowo, czy odporność, bo w gruncie rzeczy to chyba o to chodzi, na ile... No, czy rolnictwo, czy jeżeli to jest termin psychologii, organizmy, czy mogą się bronić. Otóż ja o tym nie wspominałem, bo można by ciągnąć długo, ale właśnie chociażby w tym dokumencie, o którym wspominałem, te priorytety prezydencki maltański, to jest już dokument sprzed ładnych paru lat, ale gdzie poruszono najważniejsze zadania, czy to, co stoi przed rolnictwem, tam wyraźnie jest wskazana ta rezyliencja, ta odporność rolnictwa jako ważny element, który należy brać pod uwagę. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze pytanie, nie bardzo, szczerze mówiąc, zrozumiałem, moja wina, o co chodzi. No niewątpliwie są rozporządzenia. Nie, no bo tak, jest ta część legislacyjna w Unii Europejskiej, prawda, głównie rozporządzenia, które ujmują, zawierają przepisy prawne, ale także wydaje mi się, że jeśli chodzi o tę tak zwaną operacjonalizację, co też jest pięknym słowem, wydaje mi się, że tu duże... I tu odsyłam chyba, może bez chyba, odsyłam do liczącego 1300 stron dokumentu, który zapewne teraz będzie ulegał pewnej modyfikacji, tu zapewne też będzie rola Instytutu. Chodzi mi o ten, jak to się nazywa, plan strategiczny rolnictwa, że tam zarówno są podane... No jest w gruncie rzeczy opis sytuacji, czy diagnoza, ale też są, że działania mają się odbywać poprzez wiele interwencji, że i bezpośrednio w rolnictwo i za tymi działaniami, no te działania są połączone z odpowiednimi środkami. I tych interwencji rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo. Tam też autorzy tego dokumentu, chociaż w dużej mierze to są pracownicy naszego Instytutu, ale cele, które są wymienione w tym planie strategicznym, to są w gruncie rzeczy, to jest te 8 celów,
wspólnej polityki rolnej, wskazanej chociażby w tej przyszłości dla rolnictwa i potem i właśnie plan strategiczny też jest ułożony według tych celów. I potem dlatego to liczy między innymi 1300 stron, że tam w gruncie rzeczy to jest podzielone na kolejne działania, kolejne interwencje, więc wydaje mi się, że ten dokument może być nawet przydatny nie tylko dla doradztwa rolniczego, ale nawet gdyby rolnicy, chociaż bo ciężko jest, prawda, przebrnąć, ale no, można sobie, prawda, to otworzyć, te 1300 stron i znaleźć to, co akurat w danym momencie kogoś interesuje. Także wydaje mi się, że to jest rzeczywiście ważny dokument i Unia, że tak powiem, poleciła krajom członkowskim przygotowanie tych planów strategicznych jako warunek uzyskania środków, ale wydaje mi się, że dobrze, że taki dokument powstał. Wracając do tych dwóch ważnych pytań, które zostały zadane dotyczące między innymi Ukrainy. Może ja zacznę, przepraszam, bo pytania są skomplikowane i wnikliwe. Może zacznę od drugiego pytania. Jakie skutki dla naszego rynku rolnego i rolnictwa miałoby pełne otwarcie granic na produkty ukraińskie? W gruncie rzeczy no, trudno sobie taką sytuację, nie no na pewno miałoby, no jak to powiedzieć, no na pewno nie, jeżeli otwierać to stopniowo, bo inaczej rzeczywiście produkcja tańszych, no głównie, można powiedzieć, że to jest 5 produktów, czy 6 produktów, czy 7 produktów, ale to są produkty ważne i w gruncie rzeczy, gdyby nie było żadnych ograniczeń, to niewątpliwie sytuacja naszych rolników byłaby, mówiąc najprościej, bardzo trudna i skomplikowana. Więc stąd muszą być, moim zdaniem, i nie tylko moim zapewne, muszą być okresy przejściowe i nie może być tak, że po prostu będzie pełne otwarcie granic, bo to po prostu by bardzo zaszkodziło naszemu rolnictwu, o czym zresztą wszyscy wiemy. Natomiast spróbuję jeszcze podjechać na chwilę na to pierwsze pytanie. Tak, no, wymagania rosną, środków jest nie tak dużo, no, niewątpliwie tak to jest. Jeśli chodzi o tą konkurencyjność krajowych i unijnych produktów rolno-spożywczych, w gruncie rzeczy, no, między innymi w wielu dokumentach, także dotyczących zrównoważonego rozwoju, jest mowa o produkcji żywności, czy wyższej jakości, czy no, ja też nie lubię określenia i tutaj kłaniam się pani profesor Kwaszek, która to bardzo tępi, że określenia, bo chyba tak się potocznie mówi, zdrowa żywność. W gruncie rzeczy no, żywność cała powinna być taka, żeby konsumenci mogli z tej żywności w sposób odpowiedni i dla swojego zdrowia korzystać. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że żywność może być bardzo wysokiej jakości i może być no, takiej jakości, powiedzmy, nazwijmy to średniej. I wydaje mi się, że Unia Europejska może przede wszystkim być konkurencyjna, jeśli chodzi o tę żywność najwyższej jakości. Ale z drugiej strony, przypomnijmy sobie, dlaczego można powiedzieć, że żywność w krajach Unii Europejskiej jest mniej konkurencyjna. To na przykład o co, może nie tylko o to, ale o co się przewróciło porozumienie amerykańsko, prawda, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, jeśli chodzi o rolnictwo. No chyba przynajmniej częściowo przewróciło się
o różne standardy, że Unia Europejska jednak przestrzega i tych standardów, i dobrostanu zwierząt, i jakości produkcji, i standardów sanitarnych, i wielu, wielu innych, i odpowiednich parametrów produktów, czego produkty z innych krajów, czy producenci z innych krajów nie przestrzegają. I to samo, szczerze mówiąc, dotyczy produktów ukraińskich. No, z całym szacunkiem dla naszych, prawda, przyjaciół, teraz się mówi, kiedy się mówi na Ukrainie, teraz się mówi, nie wiem dlaczego, w Ukrainie. Naszych przyjaciół w Ukrainie, oni tych standardów nie spełniają. I w gruncie rzeczy, jeżeli mają się, co zapewne nastąpi za jakiś czas, mają być pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, to trudno, świetnie. Muszą te standardy zacząć spełniać. A to niewątpliwie podroży ich produkty i te produkty staną się mniej konkurencyjne. Jeszcze patrzę, tu jest pytanie dotyczące w kontekście przyszłości oraz umów handlowych, tak jak Mercosur. No, to samo właśnie dotyczy, dlatego był okres, kiedy Unia Europejska właściwie starała się z wieloma innymi ugrupowaniami, czy zwiększać wymianę handlową, czy zawierać porozumienia. W tej chwili to uległo ograniczeniu, ale także też przez to, że tamte kraje chciałyby zapewne wchodzić na rynek unijny, ale niestety nie spełniają tych standardów, które są wymagane w Unii Europejskiej. Więc póki co dobrze, że Unia Europejska jest jednak odgrodzona od innych krajów poprzez właśnie to, że muszą być spełniane określone wymogi weterynaryjne, sanitarne czy jakościowe. Dobrze, że tak jest. Dziękujemy, panie profesorze. Na czacie nie mamy więcej pytań. Nikt się nie zgłasza. Także ostatnia szansa, proszę państwa, gdyby chciał się ktoś jeszcze wypowiedzieć, zadać pytanie panu profesorowi. Widzę właśnie, że zgłasza się pan doktor Marek Zieliński. Proszę bardzo, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Ja wykorzystam tę szansę. Czy jestem słyszalny? Tak. Jestem. Panie profesorze, na początku chciałem bardzo pogratulować ciekawego wystąpienia i chciałem wrócić właśnie do kwestii związanych z wspólną polityką rolną, przyszłą wspólną polityką rolną. I prosiłbym o opinię pana profesora. Czy pan profesor w ogóle widzi możliwości dalszej ekologizacji wspólnej polityki rolnej po 2027 roku? A jeśli tak, to czy powinniśmy iść w kierunku większego wsparcia inwestycji rolnośrodowiskowych, czy też na przykład jeszcze większego wsparcia działań obszarowych typu rolnictwo ekologiczne, czy też programy rolnośrodowiskowe? Byłbym wdzięczny za odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Piękne pytanie, tylko mój Boże. Nie wiem. Nie, no, na pewno trzeba próbować utrzymywać przynajmniej taki stan środowiska, czy starać się, żeby on nie ulegał pogorszeniu. Jeśli chodzi o produkcję ekologiczną. No niewątpliwie w wielu dokumentach się zwraca uwagę na to, że powinna ona się rozszerzać. Ale z drugiej strony, no, to tutaj to też pytanie do państwa, którzy się tym zajmują. Z moich różnych statystyk wynika, że w Polsce był duży regres, powiedzmy jeszcze parę lat temu, to znaczy i zmniejszenie produkcji, i zmniejszenie ilości gospodarstw produkujących żywność ekologiczną, ale jakieś, chyba że mam, że zaglądałem do nieodpowiednich statystyk, ale wydaje się, że coś drgnęło, że ostatnie dwa lata to jest mimo kłopotów, mimo pandemii, mimo tego, że to jest pewna poprawa. I wydaje się, że oczywiście w
produkcja ekologiczna nie rozwiąże, trudno, żeby było 100% produkcji ekologicznej, ale niewątpliwie ten kierunek trzeba utrzymać. Ja nie bawiąc się tutaj we wróżkę, wydaje mi się, że oby utrzymać to przy taki stan ochrony środowiska, czy takie rozwiązania, jak są w tej chwili. I dalej chyba wydaje mi się, że trudno byłoby się posuwać. Poza tym może to tak na marginesie, ale w gruncie rzeczy, może to jest moje odczucie i tutaj w gruncie rzeczy tylko wydaje mi się, że ta sprawa czy ten problem jest podnoszony w materiałach kolejnej organizacji międzynarodowej, tu też z kolei pozdrowienia dla doktora Soli Wody, który tego pilnuje, to znaczy chodzi mi o opracowania OECD, że w tych opracowaniach jest podnoszone ten problem, że dobrze dba się o środowisko, bo niewątpliwie zdrowie ludzi, to hasło jedno zdrowie bardzo ważne, no wszyscy chcemy być zdrowi, jeść dobre rzeczy, nie chorować i tak dalej, ale z drugiej strony należy, w praktyce te proporcje jest trudno zachować, że coraz mniejszej ilości dokumentów właśnie poza dokumentami OECD wspomina się o tym, że dobrze, że rolnik jak produkuje powinien otrzymywać odpowiednie czy parytetowe, czy jakkolwiek to nazwiemy, otrzymywać dochody, które pomogą mu się utrzymać i rozwijać, że właśnie w tej może w cudzysłowie pogoni za zdrowiem, za zdrową żywnością niejednokrotnie zapomina się, że rolnik ciężko pracuje i że powinien za tą swoją pracę być godziwie wynagradzany. Dziękujemy bardzo. Skoro nie ma więcej pytań, to wypada bardzo serdecznie podziękować panu profesorowi za bardzo interesujący referat. Wszystkim państwu zarówno za udział w seminarium, jak i za zadawane pytania, wygłoszone komentarze. Jednocześnie chciałam zaprosić państwa na kolejne nasze seminarium. Dotyczyć ono będzie rynku pasz. Będzie w piątek za 3 tygodnie. Także bardzo raz jeszcze dziękuję. Do zobaczenia, do spotkania na kolejnym naszym seminarium. Ja bardzo dziękuję za obecność, za mądre pytania i za dyskusję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dobrze. To dziękuję pani.